Bardzo serdecznie witam Was w dzień Bożego Ciała, najświętszego ciała i krwi Chrystusa. Dokładnie tak nazywa się ta uroczystość. No i dzisiaj pewnie przyjdziemy w procesjach Bożego Ciała. Będziemy uczestniczyć przede wszystkim w eucharystiach, sprawowanych w naszych kościołach. No i oczywiście zapraszam Was do zajrzenia w czytania. A dzisiaj mamy przebogatą liturgię, można nawet odśpiewać dzisiaj dodatkową, nieobowiązkową sekwencję Chwal Syjonie Zbawiciela. E... Dzisiaj co mnie buduje, co stanowi dla mnie taką strawę duchową, Ewangelia szczególnie i kwestie przygotowywania uczty. Albowiem uczniowie zostają posłani po to, by przygotować salę Wieczernik. I rzeczywiście jest tak, jak zapowiada to Jezus, że spotkają człowieka, który wskaże im salę usłaną, że tam mają przygotować posiłek. Tam mają przygotować ucztę dla nich. Paschalną. I ja wyciągam z tego fragmentu taką duchową radę dla mnie. Myślę, że dla was też to będzie mocne. Żeby Jezus mógł Powiedzieć bierzcie i jedzcie. Aby Jezus mógł y, nam dać swoje ciało na pokarm, swoją krew jako napój. To potrzebne jest spełnienie pewnych warunków przygotowanie. Ale też niekoniecznie tylko takie przygotowanie, że mamy ambułki, mamy chleb, mamy wodę, wino, ale przede wszystkim przygotowanie nasze duchowe. Duchowe nastawienie, i to też nie jest kwestia, jak ja się ubiorę. Zobaczcie, my czasami powierzchownie podchodzimy do tego, jak idziemy nam Mrze Świętą. Ładnie się ubierzemy, biała koszula, czy mamy na ofiarę. Yy, niektórzy, można tak powiedzieć, co pobożniejsi przeczytają sobie czytania. Tak jak my tutaj podzielimy się słowem, zastanowimy się, co będzie dzisiaj na mszy Świętej czytane. Ale pozostają jeszcze inne aspekty. Kwestia rachunku sumienia, czy jestem gotowy przyjąć Jezusa w Komunii Świętej, kwestia intencji, którą mamy wzbudzić sobie, czy to będzie msza, na którą idziemy jako dziękczynna, czy błagalna, czy jeszcze inaczej, czy może mamy jakąś szczególną prośbę, ale też kwestię wyciszenia. Tego, że my nie przyjdziemy na mszę świętą na ostatnią chwilę. Czy też kwestia tego, czym my się karmimy przed wyjściem na mszę świętą. Czym my się karmimy, y, czy to nie jest tak, że oglądamy jakiś serial, oglądamy coś, czytamy coś, słuchamy radia w samochodzie na, pełną, na pełny głos, słuchamy czegoś, co w ogóle nie jest Boże i wpadamy do kościoła. Albo jakie są nasze rozmowy przed mszą świętą. I to mi przychodzi na myśl też wielu świętych, szczególnie ojciec Pio, mój kochany patron, który modlił się, oczekując na Eucharystię. A później długi czas spędzał na dziękczynieniu. I pozostała też taka modlitwa Zostań ze mną, Panie, jego autorstwa. A więc yy, dotyka mnie dzisiaj ta kwestia, że mają przygotować miejsce. Ale pamiętajmy o tym, że Przygotowanie miejsca to nie chodzi tylko o kwestię pomieszczenia, ale tutaj, tego miejsca, serca. I jeszcze jedna sprawa z dzisiejszych czytań dotyka mnie też psalm. Czym się Panu odpłacę? To jest dzisiejszy cytat. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Myślę, że to się łączy z tym pierwszym wątkiem, że nasze przygotowanie do Eucharystii może rozpocząć się od tego, za co chcę Panu Bogu dzisiaj podziękować. Dlatego, że Eucharystia to oznacza dziękuję. Eucharisto, dziękuję. I to jest właśnie kwestia... Yy... Zastanów się, czym się Panu odpłaca za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. To nie musi być tylko modlitwa tego, kto rzeczywiście podnosi kielich kapłana, ale to może być nasza też modlitwa, bo kapłan podnosi ten kielich w imieniu nas wszystkich. Więc ty możesz podziękować idąc na eucharystię, zacząć od dziękczynienia. Jeżeli ma eucharystia stawać się dla nas takim wspólnym dziękczynieniem i uwielbieniem Boga, to najpierw zastanów się, co ty chcesz jako Dana osoba namże świętej dołożyć tej swojej cegiełki do tego ogólnego naszego dziękczynienia. Ja dzisiaj w Boże ciało dziękuję za to, że mogę żyć w Kościele, który publicznie jest w stanie wyznawać wiarę. W Polsce możemy publicznie wyznawać wiarę. Dziękuję za to. Szczególnie dzisiaj idąc w procesji czy uczestnicząc w Eucharystii będę. Dziękował za nas wszystkich, że możemy publicznie wyznawać naszą wiarę w Jezusa, przyznawać się do Niego. A za co dzisiaj Ty podziękujesz? Zastanów się. I myślę, że y, pamiętam, właśnie y, jeden kapłan, kaznodzieja, mówił tak: Kto dziękuje, ten sobie i innym łaski zyskuje. W sensie, że dziękowanie otwiera nas jeszcze bardziej na to, żeby później poprosić Pana Boga. Od dziękczynienia bardzo wiele zależy i od tego się zaczyna najczęściej nasze uwielbienie, nasza prośba, nasze trwanie przed Bogiem. Bądźmy wdzięczni. Eucharystia nas wychowuje do tego, żeby też dziękować. E, a więc dwie kwestie. Pierwsza, nasze przygotowanie, szczególnie to duchowe, serca e, do przeżywania Eucharystii. I druga sprawa, dziękczynienie. Czy ja przygotowuję się też przez to, że ja dziękuję już Bogu? Za łaski i za to, co było, i za to, co On chce mi ofiarować później. Naszym aktem strzelistym niech będzie dzisiaj po prostu e, dziękuję. Jezu, dziękuję Ci. E, Jezu, dziękuję Ci. Szczególnie za to, że jesteś z nami w Eucharystii. E, pomódlmy się dzisiaj może tam psalmem. Czym się Panu odpłacę w internecie? Też jest taka, jest taka pieśń, e, Psalm 116. Czym się Panu odpłacę? Jest to taka pieśń znana w środowisku dominikańskim, ale nie tylko, autorstwa kompozycji Pawła Bębenka. Polecam bardzo mi się podoba to wykonanie. Możemy się tym pomodlić. A w komentarzu rozwiń ten akt strzelisty, za co szczególnie dzisiaj Jezusowi dziękujesz. Zapraszam Was do takiego dzielenia w ten piękny dzień Bożego Ciała. No i życzę Wam pięknego dnia przeżytego, takiego owocnego, takiego pełnego uwielbienia. W wielu miejscach też są wieczorem koncerty chwały, wieczory chwały. E, uczestniczmy też może e, duchowo, jeżeli nie możemy e, fizycznie, to duchowo, może online, zobaczmy. Dołączmy się do tej wielkiej orkiestry, która uwielbia dzisiaj Boga. Ciebie, Boga wysławiamy. Dobrego czasu z Panem Bogiem.